nie Słuchacie podcastu Małopowiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Mało Małopowiedziane mówią do Was Wasi prowadzący: Nadia Urban, Piotr Sochoń i Weronika Truszczyńska. Jeżeli zastanawiacie się, co to za ciekawe pozdrowienia na początku odcinka, to jest to nowe urozmaicenie w podcaście Małopowiedziane i jedna z nowych rzeczy, które oferujemy naszym patronom. Jak wiecie, mamy patronów imiennych, Małopowiedziane, i postanowiliśmy zrobić coś specjalnego dla osób, które wspierają nas tak dużą kwotą, jaką jest 100 zł, i poprosić znajomych Chińczyków, żeby nagrali takie właśnie podziękowania. No, a jako, że polskie imiona do najłatwiejszych nie należą, to efekty są bardzo ciekawe i dzisiaj dziękujemy patronce imiennej Agnieszce, jeżeli nie zorientowałeś się, co to jest za imię. Dla każdej osoby, każdego patrona imiennego, który nas wesprze, znajdziemy inną osobę w, w naszym otoczeniu, która złoży wam takie podziękowania, bo oczywiście wszyscy Chińczycy są wdzięczni, że wspieracie Małopowiedziane, no jakże by inaczej. To oczywiście nie koniec nowych rzeczy, które mamy dla patronów. Najważniejsze, co wchodzi od tego odcinka to Małopowiedziane. Plus. Jeżeli pójdziecie na Spotify i wpiszecie w przeglądarkę Małopowiedziane Plus, to znajdziecie osobny kanał na Spotify, który jest właśnie rozszerzoną wersją naszego podcastu. Na Małopowiedziane Plus znajdziecie dodatkowe materiały, dogrywki do odcinków, specjalnie dla naszych patronów. Tak, w opisie tego odcinka znajdziecie link do naszego kanału Małopowiedziane Plus. Dodatkowo... Zamieścimy tam też link do instrukcji, jak Zalogować się do kanału Mało Plus, właściwie jak zintegrować go ze swoim patronitem Wrzucimy to zarówno na naszego Instagrama, jak i na sam Patronite w formie wpisu. Wydaje mi się, bo przeszliśmy ten proces sami, że jest on bardzo intuicyjny i prosty i właściwie polega na przeklikaniu kolejnych zgód, ale tak czy siak, oczywiście zamieścimy taki post instrukcyjny ze screenshotami, więc mam nadzieję, że będzie to. Bardzo czytelne i wszyscy patroni wspierający nas jakąkolwiek kwotą, już od 10 zł miesięcznie, mają dostęp do tych dodatkowych treści. Tak, to jest bardzo, bardzo proste. Wystarczy, że potwierdzicie zgodę raz, i później będziecie już mogli słuchać wszystkich odcinków bez przeklikiwania się przez kolejne zgody za każdym razem. Zrobicie to teraz, i później będziecie mogli słuchać już wszystkich kolejnych odcinków. Ma opowiedziane plus. To jest bardzo proste. Jeżeli wejdziecie na Spotify, na mało powiedziane plus, to zobaczycie, że tam przy tych odcinkach jest taka kudeczka, która symbolizuje to, że to jest treść premium dla patronów. Jak klikniecie na tę kudeczkę, to wtedy wam się otworzy dodatkowe okno, które poprosi was o połączenie konta z Spotify z kątem na Patronite. No i właśnie potem musicie, jakby udzielić po prostu zgody na połączenie tego konta i już wszystko będzie za wami. E, oczywiście to nie są jedyne rzeczy, które mamy dla naszych. Patronów, jeżeli nie pamiętacie, co jest w jakim progu, zapraszamy na patronite.pl, ukośnik ma opowiedziane. Możecie zobaczyć, jakimi kwotami można nas wspierać i co można za tę pomoc dostać. A o czym porozmawiamy sobie w tym odcinku? Dzisiaj nie będzie optymistycznie. No właśnie, bo nie sposób nie usłyszeć o problemach gospodarczych, z jakimi mierzą się Chiny, i faktycznie jest tak, że w chińskich miastach, firmach, zakładach pracy, od inwestorów, przełożonych, właścicieli biznesów, czy samych pracowników nawet, usłyszycie to znamienne ding puha czyli dosłownie y, gospodarka nie ma się dobrze i w tym odcinku chcemy porozmawiać nieco więcej o tych nastrojach wśród Chińczyków, o tym, jak te nastroje przekładają się na myślenie o własnym państwie, które przecież w ostatnich dekadach dawało im powody do gospodarczego optymizmu. I co było też taką substancją napełniającą ich dumę narodową, wiarę w kraj. I oczywiście, jak już wspomnieliśmy po tym regularnym odcinku, także zapraszam do odsłuchania dogrywki, gdzie będziemy rozwijać wątki poruszone tutaj. Tak chciałem się zapytać, bo ten odcinek akurat nagrywamy. Online. Tak się dzieje, dlatego, że Weronika podróżuje służbowo i między innymi wizytowała targi kantońskie, są największe, no największe na pewno targi chińskie. I chciałem cię zapytać o to, jak twoje wrażenia, czy, czy to miejsce bucha optymizmem? Buchał. Buchało optymizm. Optymizm boho, czyli niedobry optymizm, czy nie ma optymizmu, ale też ja mam wrażenie, że jednak targi kantońskie się nie zdążyły za bardzo odbić jeszcze po pandemii, bo mimo wszystko to są moje trzecie targi kantońskie już po pandemii i widać, że one nie zdążyły się wręcz rozpędzić po tej pandemii i rozmawialiśmy o tym trochę, że jednak te nastroje po samej pandemii po zakończeniu polityki zero COVID, było o wiele bardziej optymistyczne niż to jak to potem wyszło. To znaczy oczekiwano, że będzie takie szybkie odbicie i wracamy na właściwe tory z roku 2019. Nie stało się tak i mam wrażenie, że te targi kantońskie pierwsze po pandemii rzeczywiście były bardzo optymistyczne. Bo myślano, że to wszystko bardzo szybko się odbija i będziemy gnali do przodu. No, okazało się trochę coś innego i wydaje mi się, że ten optymizm sprzed roku dzisiaj nie jest już obecny. Mogę nawiązać od razu tutaj do naszego poprzedniego podcastu, kiedy mówiliśmy nieco o relacjach chińsko-japońskich. I w sumie to jest nie najgorszy punkt wyjścia, bo w artykułach i analizach dotyczących chińskiej gospodarki no bardzo często pojawia się taka analogia, że właśnie oto chińska gospodarka się zjaponizowała czyli no, ten jej obecny stan przypomina japońską stagnację lat 90. i późniejszych. Myślę, że samo, samo to określenie zjaponizowanie gospodarki dla wielu osób niekoniecznie brzmi jak najczarniejszy scenariusz, no bo jednak porównujemy gospodarkę do bardzo rozwiniętej i zamożnej Japonii, ale oczywiście nie jest to pochwała, w tym wypadku a zarzut, obawa. I te najczęściej podnoszone podobieństwa między Japonią, wchodzącą właśnie w okres stagnacji gospodarczej, a Chinami. Które no, te to na pewno słyszeliście tysiąc razy, to tak, starzejące się społeczeństwo. W przypadku Chin jest to nawet bardziej niepokojące, bo to już jest też mantrą, czyli Chiny zestarzeją się, zanim się wzbogacą. Tak, do tego mamy też oczywiście zażynanie się na śmierć w pracy, tak, ludzie nie mający czasu na po pierwsze życie jakieś tam osobiste, ale po drugie na zakładanie rodzin. I to też wpływa oczywiście na fakt tego, że Chińczycy tych dzieci mają mniej, ale też nie biorą tyle, nie zawierają tyle małżeństw, bo często mówi się o tym, że po prostu ludzie nie mają tutaj czasu na życie prywatne. No teraz zresztą Chiny podnoszą wiek emerytalny, co oczywiście już od dawna było spodziewane. Oczywiście tych podobieństw jest więcej, no bo mamy taki argument, że japoński rząd zareagował zbyt wolno na problemy własnej gospodarki. Pamiętajmy tutaj, że Japonia, podobnie jak Chiny, miała swoją bańkę nieruchomościową, Te, też tam ceny gruntów, mieszkań pędziły, naprawdę zwielokrotniały się niemalże, właściwie faktycznie, pod, pod koniec lat 80. Japońskie banki też w konsekwencji tej bańki miały nagromadzone bardzo wiele zadłużeń, które były trudne, no, niemożliwe do spłaty. Japoński rząd, podobnie jak chiński, stawiał na infrastrukturę, by pobudzić gospodarkę, jednak no, po pewnym czasie i nasyceniu tych inwestycji, one przestają tę gospodarkę stymulować, a pozostawiają gigantyczne zadłużenie, właśnie. Oba kraje nie były w stanie dokonać. Reform, które sprawiłyby, aby wydatki obywateli, ich konsumpcja stały się motorem napędowym gospodarki. Można też do tego dodać aspekt międzynarodowy, czyli to, jak zarówno wzrost Japonii wtedy, w latach 80., jak i dziś Chin zaniepokoił USA, co doprowadziło w obu przypadkach do konfliktów na tle handlowym. W przypadku Chin oczywiście bardziej złożonego, no i z takim też wyraźnym podtekstem napięcia mili militarnego i też, też tak ideologicznego. Zaznaczmy, że rzecz jasna są różnice między oboma krajami i wiele z nich działa na korzyść Chin, to znaczy. To, że Chiny są na niższym poziomie rozwoju gospodarczego wciąż w porównaniu do Japonii lat 90., to może być powodem do optymizmu, bo to znaczy też, że w Chinach mamy niższy poziom urbanizacji. To oznacza, że ludzie ze wsi wciąż mogą do, do miast migrować, że będą tam też potrzebowali mieszkań, że dalej ludzie będą odchodzić od rolnictwa, co też oznacza wzrost produktywności. Są też takie mm, różnice. Natury bardziej, można powiedzieć, merytorycznej, specjalistycznej, też takie, które właśnie Chiny, władze chińskie postrzegają jako motor wzrostu na kolejne dekady, czyli to, że Chiny mają relatywnie więcej ludzi wykształconych w kierunkach technicznych, że Chiny mogą piąć się właśnie w górę tej drabiny handlu międzynarodowego, okupując takie właśnie wysokomarżowe. Technologicznie zaawansowane branże, też uniezależniając się od zagranicy. I w kontekście właśnie tego wątku japońskiego i tego, że Chiny mają przewagę nad Japonią, jeśli chodzi o potencjał rozwoju technologicznego. W Chinach jest takie przekonanie powszechne też wśród elit politycznych, że Chiny będą dalej czyniły swoją gospodarkę bardziej wydajną przez właśnie aktywne interwencje polityczne i planowanie ekonomiczne, które przede wszystkim będzie stymulowało rozwój technologii. Co w Japonii, zdaniem wielu właśnie przedstawicieli chińskich elit, ostatnio no, najbardziej chyba znany chiński ekonomista Justin Lindon o tym mówił, co w Japonii właśnie takie, takie stymulowanie i nacisk na technologię zostało porzucone, a do czego Chiny no, nie dopuszczą. Ale no, zacznijmy sobie od tego narzekania, ponarzekajmy sobie, bo nie ma to, jak sobie pomarudzić. Jak wiemy, już Dingzi Puha to gospodarka jest nie najlepsza, pojawia się często. No więc w jakich kontekstach i, i z czego te obawy wynikają? Tak, tak. Wydaje mi się, że wszyscy z nas słyszeli, jak to od no co najmniej roku wszędzie się mówi, że będzie źle, jest źle i będzie źle. I nie tylko w takim, w takim kontekście na, na stopie prywatnej takie głosy się pojawiają, ale również słyszymy te głosy z różnych branż. I ostatnio bardzo dużo takich głosów pojawia się chociażby w przemyśle filmowym, i to są głosy, które docierają już do chińskich mediów. Słyszymy chińskich producentów czy też reżyserów, którzy mówią, że no nie są zadowoleni z wyników kolejnych filmów, i te nastroje są w branży złe. Letni box-office 2024 roku był o połowę niższy niż ten. Z roku 2023. I nie zapominajmy też, że dopiero co mieliśmy Golden Week, czyli taki okres, w którym co roku wychodzą ogromne chińskie blockbustery, takie o zabarwieniu patriotycznym, wręcz nacjonalistycznym. I z tym okresem też zawsze wiążą się ogromne nadzieje, dlatego że podczas Golden Week nie są wpuszczane do chińskich kin żadne zagraniczne filmy. I to jest taki tydzień protekcji tych filmów krajowych. I rzeczywiście. W tym roku ten box office też był niższy o całkiem sporo, bo on wyniósł zaledwie trochę ponad 2 miliardy Juanów, podczas kiedy rok temu zbliżył się już do 3 miliardów iłanów. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w ostatnich miesiącach na chińskie wielkie ekrany wracają klasyki. W zeszłym tygodniu zaczęto wypuszczać Harego Pottera. Wszystkie części od początku. No, wiecie, to jest trochę wykonywanie już takiego sztucznego oddychania, reanimacja tego chińskiego rynku filmowego, no bo jednak, jeżeli nie, nie da się zarobić wystarczającej ilości pieniędzy na nowych filmach, no to ten rynek nie będzie w stanie się odbić i na tym rzeczywiście teraz y, powinni się producenci skupić. No właśnie. Ludzie w ogóle niechętnie wydają pieniądze, i myślę, że to jest świadectwem tego, jak te negatywne nastroje się wszystkim udzieliły. Opowiem Wam historię, która wydarzyła się w moim życiu no, dosłownie dopiero co. Otóż na początku października dostałam wiadomość od studia tańca na róże, do którego uczęszczałam, że no, to studio bankrutuje i zamyka się dosłownie za dwa tygodnie. I żeby było ciekawe, to do tego studia dołączyłam rok wcześniej, dlatego że moja e, karta członkowska została przepisana do tego studia z innego studia, które również upadło. Więc jakby widzicie, że jest tutaj pewien ciąg wydarzeń. E, natomiast no ja e, tak się dosyć mocno zaprzyjaźniłam z e, Właścicielką tego studnia, która również jest tancerką, instruktorką, i zapytałam się jej, dlaczego jest taka sytuacja, co się stało. To jest nowo otwarte studio, było otwarte no, niewiele ponad rok, piękny, wyremontowany nowy lokal, dużo zainwestowanych pieniędzy, bardzo dużo to na pewno. No, i właśnie ona powiedziała, że no inwestorzy się po prostu wycofali z tego, że ludzie z pieniędzmi nie chcą już wspierać takich biznesów, że jest problem ze znalezieniem klientów, też dlatego, że ludzie właśnie niechętnie wydają pieniądze. I że jeżeli na przykład kiedyś były dziewczyny, które chciałyby spróbować tańca na róże, czy innych tam zajęć, które oni oferowali, to spróbowałyby, zapisałyby się przynajmniej z ciekawości, a teraz ludzie rezygnują z tego typu rzeczy, które nie są konieczne, dlatego właśnie, że nie chcą pieniędzy wydawać. No i tak naprawdę właśnie to też mnie dośmieszyło, że jak zapytałam się, co się stało, dlaczego studio upada, to pierwsza odpowiedź, jaką otrzymałam, to była właśnie Jingji Buhao, czyli ekonomia nie jest... Dobra, Nadia, ty tak miałaś szczęście, że pozwolono ci jeszcze wykorzystać te zajęcia, bo niestety ostatnio bardzo dużym problemem są takie firmy, które pomagają tego typu biznesom zamknąć się i zniknąć bez śladu. Jak to się dzieje? Bo jest taki pewien schemat, to znaczy, zatrudnia się właśnie taką firmę, która pomaga najczęściej właśnie jakimś studiom tańca, yy, tak, jakichś zajęć sportowych, siłowniom, albo bardzo często są też jakieś takie miejsca, które oferują zajęcia dla dzieci. Najpierw robicie taki ostatni push, czyli zachęca się różnego rodzaju kursantów czy rodziców dzieci, żeby wykupili po naprawdę okazyjnej cenie dużą paczkę zajęć. No i w momencie, w którym ci ludzie pomyślą sobie, jasne, że to jest super okazja, wydają swoje pieniądze na ileś tam klas, firma, która jest zatrudniona do tego, żeby przeprowadzić właśnie takie zniknięcie, zmienia po cichu osobę tego legal representative, osobę, która jest po prostu odpowiedzialną za reprezentowanie danej spółki w sądzie. Ludzie znikają z pieniędzmi i Studio zamyka się w momencie, to znaczy dzisiaj jeszcze są zajęcia i wszystko jest w porządku, po czym jutro ludzie przychodzą, żeby przyprowadzić na przykład swoje dzieci na jakieś tam zajęcia z tańca, a studio jest już zamknięte na cztery spusty, nikogo nie ma, sprzęt jest wywieziony i prawdopodobnie ci ludzie tych pieniędzy już nie zobaczą. Nam się tak kiedyś zamknęła siłownia. Kupiliśmy sobie właśnie kartę członkowską na siłownię i dosłownie tam nie wiem w ciągu Dwóch, trzech tygodni nagle się okazało, że ta siłownia bankrutuje i się zamknęła, i na tym był koniec. No tak, ja jestem nawet wierzycielem w jednym postępowaniu upadłościowym w Chinach. Mogę ciekawą, taką rzecz a propos tego powiedzieć, bo oczywiście problemy tej firmy, która jest mi winna pieniądze, one zaczęły się wraz z COVID-em, właściwie zero COVID-em, czyli polityką rządową jej takim największym dokręceniem na koniec i. To jest też bardzo istotne, bo to jest ta trajektoria, tak naprawdę. Pogorszenia się stanu chińskiej gospodarki. Taka ciekawostka, bo miałem taki epizod, że kiedyś chciałem kupić sobie bilety, i okazało się, że ten operator linii lotniczych odmówił mi tego zakupu, mówiąc, że ja jestem na czarnej liście. Nie wiem, czy pamiętacie, te czarne listy to jest element tego osławionego systemu kredytu społecznego. Co oznaczałoby nie mniej, nie więcej, że stało się to. Ja, jeden z, z współprowadzących ma opowiedziane, gdzie my tutaj mówiliśmy, że nie, nie, ten system kredytu społecznego nie jest taki, jaki Wam się wydaje, jak to Wam przedstawiają. Hostel, <gry> <gry> jacyś jakiś YouTube'owi, no ale dopadło i mnie, i mój, właśnie za zamówienie tego. Mój kredyt społeczny spadł tak bardzo, że okazało się, że nie mogłem kupować biletów lotniczych. Sprawdzałem to później, przyszedłem nawet na policję i tak dalej. I faktycznie wydaje mi się, że tam mogło dojść do jakiegoś nieporozumienia, jeżeli chodzi o przesłanie danych, tego kto jest wierzycielem, a kto jest dłużnikiem. Tak z perspektywy czasu sobie o tym myślisz, bo, bo oczywiście okazało się, że to był jakiś błąd w systemie, od tamtego czasu podróżowałem z i do Chin, ale jeszcze to co mówią dziewczyny myślę, że można by odnieść takie wrażenie że to są błahe sprawy że mówimy o jakimś dużym poczuciu kryzysu w gospodarce a tutaj jakieś filmy, tutaj jakieś studio tańca Uważam, że to jest dosyć znamienne, bo też mam takie wrażenie, że, że w Chinach, w przestrzeni takiej internetowej debaty publicznej, bardzo dużo mówi się o objawach tego spowolnienia gospodarczego. Które są w gruncie rzeczy takie niedotykające no, esencji problemu, czyli pogorszenia perspektyw bogacenia się chińskiego społeczeństwa trudności ze zdobyciem pracy, ale absolutnie nie jest tak, że to spowolnienie nie dotyka zwykłych ludzi. To poczucie złego stanu ekonomii wśród inwestorów i pracodawców ono bezpośrednio wpływa na pracowników, którzy naprawdę są notorycznie. Informowani, pouczani, żeby doceniać to, co się ma, dlatego że nie wiesz, że właśnie dziń puhao I doceniaj tę pracę, rób na dwa etaty, bo możesz tę pracę stracić. I, i widzę, że, że ludzie naprawdę już powoli wchodzą w taki etap trochę takiego przezimowania tego stanu trudności i spowolnienia gospodarczego. To czy. Yy... Ich rozumienie tego, skąd się to bierze nadzieje na kolejny boom, czy to jest uzasadnione, czy oni naprawdę rozumieją do końca te procesy, które mają miejsce w chińskiej gospodarce, to jest inna kwestia, ale na poziomie nastrojów właśnie tak to wygląda. Gorsze jest to, że to jest kolejny taki wytruch, który po prostu sprawia, że pozycja tego pracownika w stosunku do pracodawcy jest jeszcze słabsza, mimo tego, że no ogólnie. Tak jest. I nawet w sektorach, w których tak naprawdę to spowolnienie jeszcze nie jest realnie odczuwalne, to właśnie te nastroje i mówienie o tym jest obecne. I ja wiem, jak było znajomych, na przykład, że u jednej koleżanki w pracy, na przykład, wprowadzono nowy sposób liczenia pensji, który jest niekorzystny dla pracowników, ale management to właśnie tak argumentował, że no, ale jest zła ekonomia, więc cieszcie się, że Wam tutaj w ogóle nie obniżamy pensji, albo w przypadku innej koleżanki, która jest wykształconą osobą w dużym mieście, gdzie jest dużo pracy. Jeżeli chodzi o to, czym ona się zajmuje, mimo tego, że u niej w pracy dzieje się źle, to ona mówi, że nie, że ona boi się zwolnić, bo boi się, że nie znajdzie pracy, bo tyle się o tym słyszy, że jest ciężko z pracą. Co więcej, nawet spotykam się z takimi głosami, możecie je znaleźć w fińskim internecie, gdzie ci pracownicy mówią, czy ludzie nawet mówią, że no tak, faktycznie jest ciężko i może moja sytuacja nieco się pogarsza albo nie polepsza się od dłuższego czasu. Ale na pewno ten pracodawca ma jeszcze gorzej. Ale gdzie jeszcze się zwalnia ludzi i gdzie mówi się, że jest źle? Oczywiście, oczywiście w e-commerce. No i chociażby Alibaba zwalniała pracowników, Tencent też zwalniał pracowników, ale. Jeżeli chodzi o e-commerce, no to oczywiście zbliża się bardzo, bardzo ważne dla wszystkich Chińczyków święto w roku i mówię tu oczywiście o new singla, o którym to już chyba my nawet mówiliśmy, że entuzjazm wobec niego w trakcie pandemii już generalnie opadł, ale no naprawdę dam sobie rękę uciąć, że Alibaba miała nadzieję na to, że po... Pandemii jednak, taki Double Eleven z pompą, czyli 11 listopada, dzień singla, taki naprawdę, gdzie ludzie wyczekują na niego i robią ogromne zakupy, powróci. No to się jednak nie udało, bo w tym roku te zniżki zostały już odpalone 10 dni wcześniej niż. Rok temu, bo już około 10 tak. października, czyli miesiąc przed dniem singla, i tak jak kiedyś mieliśmy jeden dzień, 24 godziny, podczas których no, był wcześniej budowany hype, miałeś wcześniej wkładać produkty do koszyka i kupić je tego jednego dnia. Tak, w tym momencie to już są w zasadzie zniżki, które trwają cały miesiąc. Inny przemysł, w którym widać bardzo, bardzo duże spowolnienie, to jest oczywiście przemysł ślubny, tak nawiązując do naszego odcinka o ślubach. Y którym też nagraliśmy kilka tygodni temu dla Was. Śluby w Chinach to były zawsze śluby z pompą. No i mówi się o tym, że młodsze pokolenie wybiera skromniejsze wesela. Bardzo często to jest po prostu kolacja w jakiejś sieciówce, takiej jak Heidi Lao na przykład, dla rodziny czy tam bliskich znajomych. I Tyle. I oczywiście to jest tak, że ten model organizacji wesel zmienia się też z pokolenia na pokolenie, po prostu z pokoleniami kolejne pokolenia lubią, lubią coś innego, ale biorąc pod uwagę, jak drogie i luksusowe są te tradycyjne chińskie wesela i jak często one były robione wedle takiej zasady. zasady no, zastaw się, a postaw się, to naprawdę to nie dziwi, że gdy. Mówi się tyle o tym, że dzięki hao, cały czas dzięki buchało, dzięki hao, to ludzie po prostu myślą, że może lepiej nie wydawać tylu pieniędzy na coś takiego jak wesele, wyprawić tańsze wesele albo po prostu zabrać ludzi no, do jakiejś restauracji na wspólny obiad, właśnie dlatego, że może jeszcze mamy jakieś pieniądze, ale to lepiej ich nie wydawajmy na wesele, bo nie wiadomo, jak będzie za kilka miesięcy, może nasza sytuacja się pogorszy, ale, ale. Myślę, że na koniec mogę opowiedzieć trochę o takim, o mm, pozytywnej historii, chociaż też nie do końca, bo w kryzysie oczywiście zawsze jest jakiś wygrany. Tak jak mówi nieprawdziwe anglo- i polskojęzyczne powiedzenie, że słowo kryzys po chińsku składa się ze słowa zagrożenie i szansa, nie jest to prawda, nie wierzcie w to, ale ta historia mogłaby tutaj pasować. Przemysł tytoniowy rośnie w siłę w kryzysie. I oczywiście mówiliśmy nieraz o tym, że Chiny poszły za tym globalnym trendem ograniczania palenia i no mar marginalizowania w jakiś sposób palaczy. I na przykład w 2015 roku w Pekinie wprowadzono zakaz palenia w przestrzeniach zamkniętych, takich jak na przykład restauracje, bo w Chinach w restauracjach naprawdę dalej się w wielu miejscach pali. W Szanghaju zrobiono to samo w roku 2016. I no po Pekinie i Szanghaju jakoś tak nieśmiało Zaczęły takie zakazy wprowadzać mniejsze miasta. Zaczęto wtedy też podość akcyzy na papierosy, no zaczęto i skończono. Dlaczego tak się stało? No, dlatego, że wszelkie zakazy palenia czy podnoszenie nakładanych na nie podatków no zniechęca do palenia. Czy rządowi zależy na tym, żeby zniechęcać ludzi do palenia w kryzysie? Oczywiście, że nie, bo mniej palenia oznacza dla rządu mniej pieniędzy. Z podatków, a tych podatków jednak te lokalne rządy w kryzysie potrzebują. I tak samo z zakazami w miejscach publicznych, wiele miast zaczęło się z tego po prostu rakiem wycofywać albo przestało po prostu te zakazy egzekwować, a do tego te mniejsze miasta też często napotkały większy opór mieszkańców. No i y, były takie głosy, że Chiny chciały zmniejszyć liczbę palących do 20% społeczeństwa, bodajże do roku 2030. Ale no, jeśli ponad zdrowie ludzi będą priorytetyzowane dochody ze sprzedaży papierosów, no to osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne. A w Chinach papierosy pali dalej około 25% społeczeństwa, czyli znacznie więcej niż średnia światowa, która wynosi 15-17% i dzisiaj akcyza z papierosów stanowi 7% dochodu do chińskiego budżetu, bo w Chinach wyłącznie spółki państwowe mogą produkować i sprzedawać papierosy, więc wyobraźcie sobie, że jeżeli mniej osób będzie palić papierosy, no to będzie to oznaczało po prostu mniej wpływów do budżetu. Eee, no można by też oczywiście tutaj spojrzeć na to z innej strony, no bo mówiliśmy o tym też nie raz, że w Chinach palą przede wszystkim mężczyźni, to jest około 50% mężczyzn i tylko 5% kobiet. A partia się tych niezadowolonych mężczyzn z niższych klas społecznych, szczególnie jednak, boi, bo oni mogą być jakąś grupą zapalną, więc jeżeli pieniądze buchao, to niech mają chociaż te swoje papierosy, niech palą i nie przeszkadzajmy im w tym, nie nakładajmy kolejnych zakazów, nie podwyższajmy akcyzy, no bo może to właśnie wzbudzić jakieś kontrowersje, może to rozsierdzić jakąś grupę, która jest uważana za grupę zapalną. Żeby tak z przekory może nieco znaleźć jakiś pozytyw w tej w tej całej sytuacji. Wskazałbym jednak na to, że w Chinach jest tanio. To znaczy, ta kontrola cen oczywiście no już nie w tak bezpośredni sposób, jak to miało miejsce kilkadziesiąt lat temu, ale wciąż jednak poprzez kontrolę cen energii, różnego rodzaju subsydia, skupy, uruchamianie rezerw i tak dalej, Tanie są rachunki, tanie tak, tak, jest tak. transport, tania jest tak. żywność. Życie jest niedrogie. I w przypadku też. Uh -huh. Ja jestem w Hongkongu i tutaj jest Okropnie drogo. Tak, tak. No w przypadku różnego rodzaju też kryzysów międzynarodowych zawsze państwo stara się zapobiegać skokom cen i szczyci się tym. I tutaj też właśnie wejdę nieco w przód do tematu legitymacji politycznej rządu, bo yy, będziemy rozmawiali o tym, jak istotny był wzrost gospodarczy dla postrzegania władzy i państwa przez Chińczyków, ale nie zapominajmy również. Że kwestia okiełznania inflacji była jednym z absolutnych fundamentów dla zdobycia przez partię. Zaufania wśród Chińczyków i ostatecznie też zdobycia władzy w Chinach, bo, żeby to tak osadzić w krótkim kontekście historycznym, w okresie rządów nacjonalistów pod koniec republiki, panowała hiperinflacja, oczywiście w dużej mierze wywołana wojną z Japonią. Tutaj znowu mogę wrócić do naszego ostatniego odcinka. Okupowanie no, przez Japończyków terytoriów bogatych w surowce, takich terytoriów istotnych dla produkcji, ta wojna rozbijała łańcuchy dostaw, no to oczywiście wszystko były czynniki proinflacyjne. Ograniczające dostęp do dóbr, ale jednak już w Republice Radzieckiej, w prowincji Szansi, w okresie, w okresie wojny, czyli takim obszarze kontrolowanym przez komunistów przed przejęciem przez nich władzy w całym kraju, no ci komuniści byli w stanie nad inflacją zapanować. I Oczywiście to było możliwe przez taką aktywną rolę władzy w rynku, i to jest, można powiedzieć, wpisane w DNA partii. I wracając do tych narzekań w Chinach tych nastrojów, zdarza mi się słyszeć coś takiego, że okej okay, w jakichś tam rozmowach z Chińczykami, że tak, że sytuacja nie jest najlepsza, ale I tutaj pojawiają się dwa argumenty. Po pierwsze, na całym świecie jest taka sytuacja, i to jest e, oczywiście już rola propagandy między, propagandy chińskiej mówiącej o sprawach międzynarodowych. Ta propaganda w Chinach ukazuje przede wszystkim zachód. E, no nie tylko generalnie kraje wysoko rozwinięte, tylko kraje pochłonięte kryzysami. Znaczy najbardziej lubi Simul Niembo na przykład powiedzieć właśnie o tam Francji, Stanach czy jakimś kraju, kiedy jest to kryzys w tamtym kraju. Mówię o głównym wydaniu Wiadomości Chińskich ale z drugiej strony Chińczycy też tacy bardziej świadomi globalnej sytuacji, oni dodadzą do tego, że no tak, a też przynajmniej w Chinach, ta sytuacja cenowa jest stabilna. Tak, tak, to się zgadza i też często to jest odbijanie argumentu pod tytułem, albo my Chińczycy w tych Chinach mało zarabiamy w porównaniu do czy to krajów zachodnich, czy to krajów sąsiednich, tak jak Korea, Japonia, ale u nas jest bardzo tanio. No ten obrany kierunek na pewno... Priorytetyzuje chociaż na no akurat stopniowo realizowane odchodzenie od pompowania pieniędzy w sektor nieruchomości, tak jak to miało miejsce wcześniej, zasilanie jednak innych obszarów, w tym właśnie technologii produkcji. On też priorytetyzuje większą stabilność systemu i to nawet kosztem wzrostu, bo jak mówiłem, na ten moment ciężko znaleźć źródło wzrostu, które zastąpiłoby sektor nieruchomości czy te wielkie inwestycje infrastrukturalne. No ale skoro ten duży wzrost nie jest już możliwy, skoro to bogacenie się nie jest tak namacalne, to pojawia się jednak spory problem dla Pekinu, a mianowicie, czy nie cierpi w pewnym sensie ten potężny mit, podzielany, powielany przez ostatnie trzy dekady, też przez władze na wszystkich szczeblach, jak i przez Chińczyków, że przecież chodzi w tym wszystkim o to, żebyśmy się bogacili. To jest mit, który jak nierzadko się sugeruje, jest wręcz kluczowy dla postrzegania władzy w Chinach. To teraz zapraszamy was do kącika politologicznego w Małopowiedziane. Będziemy rozmawiać o tym, jak według niektórych funkcjonuje państwo i relacja rząd i obywatele w Chinach. No bo co do zasady, państwo dysponuje środkami przymusu, którymi może zmusić obywateli do współpracy. No ale jednak opieranie swojej władzy tylko na środkach przymusu jest kosztowne, wymagające, mało efektywne, może również prowadzić do, do buntów, niezadowolenia. Także, aby móc realnie funkcjonować, potrzebna jest kooperacja obywateli. A żeby sobie zapewnić ową współpracę, ową kooperację, no to co do zasady państwo musi cieszyć się legitymacją ze strony społeczeństwa. I to jest taka rzecz, na którą zazwyczaj się nie zastanawiamy, zwłaszcza w krajach demokratycznych, w społeczeństwach demokratycznych. No jak w przypadku Chin myślimy o tym nieustannie. No właśnie, no bo ta legitymizacja władzy to jest ten mandat rządzących do podejmowania wiążących decyzji. Najbardziej znaną teorią legitymizacji władzy Władzy jest oczywiście koncepcja Webera, który wyróżnił trzy jej źródła i to jest legitymizacja legalna, tradycyjna, charyzmatyczna. I oczywiście od tego czasu bardzo wiele politologów zaproponowało inne koncepcje, inne sposoby rozumienia tego, jak właśnie skąd ta legitymizacja się bierze. No i przede wszystkim, właśnie w przypadku ustrojów autorytarnych, tutaj jest Pytanie, skąd ta legitymizacja, to poparcie dla władzy się bierze. W 2009 roku chiński politolog Ding Xin Zhao zaproponował lekko zmienione kategorie tej Weberowskiej Legitymizacji Władzy, zmieniając je na kolejno wyborczą, właśnie taką charakterystyczną dla krajów demokratycznych, na ideologiczną oraz opartą na wynikach i skuteczności kadry rządzącej, tak zwaną Performance legitimacy. No i tutaj oczywiście jest pewien problem z tłumaczeniem tego na język polski, no bo nie mamy takiego jednego zgrabnego słowa, które właśnie to performance mógłby tak przetłumaczyć, ale generalnie chodzi o to, że rządzący osiągają dobre wyniki, są skuteczni, i szczególnie w tym przypadku chińskim, właśnie mówimy tutaj o osiągnięciach ekonomicznych. Bo w takim dużym uproszczeniu. Chodzi o to, że oczywiście w Chinach mamy do czynienia z rządami jednej partii, czy właściwie państwem, partią, tak. która nie zmienia się, rządzi ta sama partia, jak, jak dobrze wiecie. Więc mamy zupełnie. Inne, czy próby zupełnie innego zrozumienia tego, skąd płynie satysfakcja, probata dla sprawowanych przez nią rządów, inaczej niż w systemach demokratycznych, gdzie po prostu wierzymy w system, który zbudowaliśmy, i ten system umożliwia nam w razie czego wyrażenie niezadowolenia z rządów, które sprawuje ta czy inna ekipa. I zmiany jej w drodze demokratycznych wyborów. Więc stąd myślę, że też tak intuicyjnie większość z Was pyta, jakby, co, co z tą partią się stanie w obliczu jakiegoś kryzysu. No, są badacze, którzy twierdzą, że ta idea sięga naprawdę głęboko w chińskiej tradycji politycznej, bo możemy się cofnąć tak naprawdę aż do Chin imperialnych i do słynnego mandatu niebios, prawda, który właśnie, no ten mandat niebios, on mógł e, legitymizować rząd właśnie po zmianie władzy. E, bo to co jest ciekawe, to w Chinach takie właśnie bunty i, i przejmowanie władzy siłą nie było wcale e, rzadkie i właśnie z jednej strony ten mandat niebios y, umożliwiał uzurpatorom y, przejęcie władzy, a z drugiej strony też dawał represjonowanym podkładkę do tego, żeby, żeby się buntować, prawda? Więc y, o ile no, ciężko w linii prostej gdzieś tam połączyć tradycję polityczną i imperialnych z, z tym, co się dzieje dzisiaj, no to ten aspekt właśnie takich osiągnięć i, i umiejętności zapewnienia pewnych rzeczy, no gdzieś tam był zawsze elementem, legitymizacji władzy historycznie, ale myślę, że warto jest się na chwilę cofnąć do Chin Maoistowskich jednak, bo chociaż te Chiny Maoistowskie były no, pełne sloganów o modernizacji, o postępie przemysłowym, według Zhao jednak Chiny Maoistowskie w głównej mierze opierały się właśnie na takiej legitymizacji ideologicznej, też charyzmatycznej, wynikającej po prostu z samego kultu właśnie Mao Zedonga, czyli właśnie na no, takich rzeczy, których kojarzymy tak stricte z ustrojem komunistycznym. Tak sobie właśnie wyobrażamy, że że działa komunizm. Po śmierci Mao Zedonga z czasem ta tkanka ideologiczna zaczęła się rozsypywać. No i faktycznie no, Chiny potrzebowały reform ekonomicznych, potrzebowały zmian. Ta polityka wewnętrzna Chin w tym w okresie po maoistowskim w dużej mierze jest faktycznie naznaczona transformacją Legitymizacji opartej na ideologii, na silnej pozycji samego Mao, kultu jednostki, w stronę właśnie tego performance legitimacy, bo już w połowie lat 80. większość mieszkańców chińskich miast nie wierzyło komunizm w takiej czystej formie, i, i jednak kwestia osiągnięć gospodarczych e, stała się podwaliną wiary w władzę w tych, w tych nowych, e, reformujących się Chinach. W pewnym momencie cały aparat państwowy, jeszcze do niedawna, był zaangażowany tylko w jednym celu tak naprawdę tego, żeby rosło PKB. To wydaje mi się, że jest ciężkie do porównania z jakimkolwiek innym takim przeorientowaniem politycznym i gospodarczym, i ewidentnie no to odcisnęło ślad na myśleniu o władzy w Chinach. Tak, to jest w ogóle dla mnie ciekawe, jak bardzo. W Chinach PKB jest y, bardzo często wtrącane do takich codziennych, kazualowych rozmów, że a coś tam. Nie wiem, tutaj robi rząd albo to chodzi o PKB, albo rząd czegoś nie robi, no bo tutaj się boją o PKB. Więc myślę, że w Polsce czy na Zachodzie PKB nie jest tak często casualowo wtrącane do rozmów pomiędzy znajomymi jak w Chinach. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, który nie wiem, znowu myślę, że możemy parę takich wątków, które się tutaj rozgałęziają zostawić na ten odcinek. Dodatkowy ma powiedziane plus, ale to jest bardzo ciekawe, tak jak Ty mówisz, ja się z tym zgadzam, jak cały czas ludzie w Chinach uważają, że wszystkie, tak naprawdę, posunięcia rządu da się w taki bardzo prosty sposób wytłumaczyć. Mhm. E Właśnie ekono Tylko ekonomicznie. Tak. E to, jest, to jest bardzo mocno w tym rozumieniu osadzone. No, ale nie dziwi mnie to, dlatego że Chińczycy zostali w pewien sposób wytresowani do tego, żeby myśleć w taki, tak. w taki sposób właśnie o, o posunięciach rządu i rozumieć, dlaczego pewne decyzje są lub nie są podejmowane. E, tak jak mówię, e, przełom lat 80. i 90. to jest gigantyczny kryzys. Polityczne, w ogóle na świecie dużo przemian, dużo, dużo zmian. Dlatego też od początku lat 90. rząd w Chinach używał wszystkich dostępnych sobie narzędzi, żeby wzbudzić na nowo zaufanie obywateli, z których na czoło zdecydowanie wysunęły się osiągnięcia w dziedzinie ekonomii. I zwieńczeniem tych reform było oczywiście wstąpienie Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku. To nadało Chinom zupełnie nowy Kierunek i odwróciło wiele relacji w strukturze społecznej z perspektywy widzenia komunizmu jako dominującej ideologii. No bo status społecznej klasy robotniczej, której interesy zasady komunizm ma reprezentować, spadł, a wyłoniła się znowu nowa klasa ludzi biznesu, prawda? Um, i wtedy też powstała właśnie zasada trzech reprezentacji. Wtedy biznes w ogóle stał się częścią szeregów partyjnych, więc w ogóle Chiny się bardzo, bardzo zmieniły. W konsekwencji następował rozkład substancji ideologicznej, no bo trudno jednak w momencie, w którym mamy rozwój tego biznesu, mamy rozwój gospodarki i rozwój kapitalizmu, trudno jest utrzymać reżim ideologiczny, komunistyczny, prawda? Także partia coraz mniej mogła czerpać swoją legitymizację, właśnie z ideologii komunizmu, wręcz przeciwnie, to szereg reform rynkowych i ich efekty stanęły u podstaw Poparcia dla rządów chińskiej partii komunistycznej, która to partia poparcie miała, ma cały czas naprawdę bardzo wysokie. Chodzi o to, że chiński cud ekonomiczny był dla Chińczyków widoczny gołym okiem. E, ludzie dosłownie patrzyli, jak nieużytki zamieniają się w centra biznesowe, jak piętrzą się szklane wieżowce, pamiętali wciąż, w jakich warunkach dorastali, jak po prostu ten kraj zmieniał się na ich oczach. Ktoś może powiedzieć, że w tej kwestii legitymacji partii okresu reform jest także wątek przemocowy, wątek protestów na Tienanmen i to, że ta przemoc, nie tylko satysfakcja z reform sprawiła, że możliwe było kontynuowanie przemian. Oczywiście tak. Tutaj mogę dodać taką jeszcze ciekawą dygresję związaną z tamtym okresem końca lat 80., rozmontowywaniem żelaznej kurtyny na zachodzie. Bo to można było niekiedy usłyszeć, że Chińczycy, chińskie władze, one nie mogły zrozumieć tej gorbaczowskiej polityki, żeby pozwolić na glasnost, kiedy nie jest okrzepnięta nawet perestrojka. No i no w Chinach oczywiście obrano inną drogę. No ale właśnie. Potem przychodzimy do sytuacji, w której ten kraj już się zmienił, w której dzisiaj mamy do czynienia z młodym pokoleniem, z ludźmi, którzy no, dorastali już, urodzili się i dorastali w tej erze względnego dobrobytu, zwłaszcza jeżeli mówimy o ludziach, którzy są z miast. I w tym momencie to performance legitimacy zaczyna być bardzo kruche i tak naprawdę. No, stawia nowe wyzwania mhm. przed państwem. No, bo to jest, można by podsumować to w tym, co często si podnosi, tak, że łatwo już było. Można się zastanawiać nad tym w ogóle w perspektywie tego, czy jest to deprecjonowanie, osiągnięcie denga i, i tak dalej. W tym sensie, właśnie, no, jeżeli popatrzymy, tak jak mówiłem, na to, że cały aparat państwowy, urzędniczy był zaangażowany w to, żeby to PKB rosło, Naprawdę mam to na myśli. Znaczy, nawet jeżeli pracowaliśmy w jakiejś, nie wiem, komórce planowania rodziny, i tak to był nasz obowiązek. Wszystkie ręce na pokład wtedy, tak. dlatego żeby Chiny rosły. I z czasem dopiero one mogły sobie pozwolić na ten luksus, żeby zacząć wprowadzać inne elementy ewaluacji kadr, które także pokrywały się z tym, jak partia widziała to, jak będzie oceniana i ewaluowana przez społeczeństwo. W tym na przykład bardzo istotną rolę zaczęła odgrywać ochrona środowiska. No właśnie chiński model rozwoju i też ten model. Czerpania legitymizacji, opierał się bardzo długo na pompowaniu PKB. Ja wiem, że tak się bardzo często mówi, ale też nie chciałbym, żeby ludzie odnieśli wrażenie, że to pompowanie PKB byłoby tylko i zupełnie puste. Do tej pory są w Chinach ekonomiści, którzy uważają, że PKB nie jest zupełnie skompromitowanym wskaźnikiem, który jednak w jakiś sposób dawał mniej lub bardziej miarodajny obraz tego, że życie w Chinach się polepszało. To tak tylko jako taki, taka gwiazdka. No nie no, to oczywiście, że nie. Wiadomo, że no, rozwój Chin jest realny, jest mhm. widoczny gołamokiem, jest namacalny. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o wzrost zamożności takiego przeciętnego gospodarstwa domowego, bo to jest trochę inna kwestia. Ale. Wiadomo, że doszliśmy do sytuacji, w której mamy spowolnienie gospodarcze, w której mamy nadciągający kryzys demograficzny. Tych problemów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, i stąd też w ostatnim czasie widzimy jednak duży nacisk na wzmocnienie takiej substancji charyzmatyczno-ideologicznej. Też, no właśnie, dużo się mówi o tym tworzeniu kultu prezydenta Xi i tak dalej nasileniu elementów edukacji ideologicznej w systemie szkolnictwa. Ale trochę nie mówi się o tym, dlaczego tak jest. Tak, tak, no tak. i właśnie trochę dlatego tak jest, prawda? Mhm. No bo musimy, jeżeli nie jesteśmy w stanie e, po prostu e, cały czas dostarczać tych wyników, to musimy znaleźć inne źródło legitymizacji. I problem jest trochę taki, że jest bardzo duża grupa ludzi, która cały czas e, nie zabdejtowała sobie oglądu sytuacji, i ludzie, zwłaszcza właśnie w dużych miastach, są tak przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co rząd robi, robi tylko tylko po to, żeby cały czas rosła gospodarka, cały czas mają problem z rozumieniem tego, że w ostatnim czasie zostały przeprowadzone pewne reformy, które były jednoznacznie negatywne ekonomicznie dla pewnych sektorów. Tak. Chyba najbardziej tutaj takim flagowym przykładem będzie nie, sektor edukacji, który został po prostu... No, ale on jest, akurat on dotyka młodych, młodych ludzi i kobiet. My tak. Myślę, że to może też tak pozwala łatwo tak. przeprowadzić takie reformy. Dokładnie, to dokładnie, kwestia. to jest bardzo ciekawa myśl. Ale właśnie chodzi o to, że, że cały czas ludzie nie rozumieją tego, że coś mogło się wydarzyć w imię jakiejś wartości, czy... Też paradygmatu tak. rozwoju, bo, tak. bo to też nie jest tak. My dostawaliśmy te pytanie od dawna, że Jezu, to jest koniec rozwoju Chin. To wcale nie jest tak, że Chiny chcą się zwijać. Chiny po prostu chcą się inaczej rozwijać i naprawdę wiele z tych zmian jest, jest koniecznych, jest potrzebnych, i myślę, że wielu analityków, nawet sceptycznych wobec partii czy samego si to przyznaje, bo możemy sobie porozmawiać właśnie w tej dogrywce, no dlaczego na przykład Chińczycy nie rozumieją dokładnie o co w tych zmianach chodzi. Ja tak sobie na taką ostatnią tylko myśl, bo chciałem. Wspomniałeś o tym koncepcie właśnie tięcia, czyli Czyli tego, co pod niebem. To jest taki ideał konfucjański, tak? który definiuje rządzenie państwem jako taki element, który musi być po prostu zintegrowany z szerszym porządkiem, harmonizującym właśnie prawo naturalne, indywidualne osoby, rodziny i państwo. I właśnie no, w, w tym ujęciu, z jednej strony, ta jednostka jest rdzeniem tego systemu, ale tak naprawdę ta jednostka dopiero w relacji z rodziną, Zyskiwała jakąkolwiek podmiotowość i istniała dopiero jako część tego klanu, no, a ergo, właśnie państwa, bo te rodziny tworzyły państwo w Chinach. Państwo tak naprawdę opierało się przez setki lat na zbiorowości rodzin. I w tym sensie, właśnie, państwo zanurzało się w takiej sferze, Prywatno-publicznej, no bo w sferze rodzin, i przez to ta polityka chińska była zanurzona właśnie w takim charakterze relacji, które dla nas charakteryzowałyby raczej relacje personalne, właśnie oparte na, na rytuałach, o mocno takim komponencie etycznym, że nie istniała czytelnie zidentyfikowana przestrzeń publiczna, którą dalej na przykład można by regulować prawem, bo w Chinach ta przestrzeń publiczna była odzwierciedleniem jednak tych relacji prywatnych, po prostu tylko, że na wyższym szczeblu relacji z, z władcą. I to jest ciekawe, bo o tym wspomniałem, też nie chciałbym zupełnie zakopywać tych wątków, które gdzieś tam poruszyłem. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że publiczne gong jest inaczej rozumiane w Chinach i w Japonii. Wspomniałem o takim artykule, który czytałem i, i właśnie może trochę do tego nawiążę, bo tak, tak się właśnie zauważa, że w Chinach nie ma czytelnej koncepcji tego, co prywatne i co publiczne. Z kolei w Japonii jest, i to też pomagało Japonii tak zarządzać tą przestrzenią publiczną, bo ona była po prostu czytelnie zdefiniowana. Tak jak na zachodzie, gdzie no już w, w okresie starożytnego Rzymu, w prawie rzymskim mieliśmy rozgraniczenie na prawo prywatne i publiczne. Tak? Jak w Chinach, ze względu na tę kompozycję państwa opartą na, na tym modelu rodziny, klanu, nie do końca mieliśmy ten czytelny podział na to, co prywatne i publiczne. Uważam, że to są wszystko kwestie właśnie bardzo mocno związane z wszystkim tym, o czym wspominaliśmy w, w naszych ostatnich odcinkach, w których właśnie opisywałem też historię Chin z różnych perspektyw, ale taką no, odbywającą się na przełomie XIX-XX wieku, tego okresu, w którym Chiny próbowały stać się państwem i wiedziały, że należy odejść właśnie od tych takich tradycyjnych, patriarchalnych relacji ale właśnie ten system operacyjny tych relacji budujących państwo w Chinach, tak to nazwijmy, on był stworzony do zarządzania państwem rodziną. I dopiero pogrzebanie rodziny w tym sensie politycznym w Chinach dawało szansę zbudowania państwa. Chodzi o to, że państwo w Chinach w momencie, w którym odeszło od tego formatu cię, czyli działania w ramach tej harmonii rodzina, władca i. No, obaliło instytucje rodziny, nie, nie mówię oczywiście o tym w absolutnych kategoriach, to jest bardziej zniuansowane, ale to państwo musiało przejąć na siebie w pewnym sensie też funkcję tej rodziny. To znaczy jeśli uważacie na przykład, że nie wiem, Chińczycy są lekko niezaradni w niektórych sytuacjach, że oczekują, żeby ktoś się tam nimi zaopiekował, w takim wychowawczym sensie, a z drugiej strony to, że partia w taką rolę opiekunki rodzica no, tak wchodzi... To tak się w ogóle mówi nanny state. Tak, tak, tak. Uważam, że to wszystko są konsekwencje tamtej transformacji, to znaczy tego skąd państwo chińskie wyewoluowało, bo jedną kwestią jest rozbicie systemu państwa rodziny, ok, można powiedzieć, że to się, to się działo przez, przez pierwszą połowę XX wieku, jeszcze nawet przed dojściem komunistów do władzy, ale dalej oczywiście już w bardzo brutalny sposób, to było kontynuowane przez rewolucję, rewolucję kulturalną Mao, ale czy to doprowadziło jednocześnie do upodmiotowienia jednostki? W Chinach, I jaką relację z państwem w to, w to miejsce stworzyło, tak? I czy przypadkiem państwo nie, nie próbowało też jednocześnie zabrać trochę tej przestrzeni władzy, która wcześniej była zarezerwowana dla tej rodziny? Z drugiej strony, właśnie, czy ta misja wypełnienia przez państwo komunistyczne tej, tej przestrzeni norm tworzonych przez rodzinę już własnymi normami, czy ona zakończyła się sukcesem? To o tym ty po części mówiłaś, Nadia. Czy może przypadkiem doprowadziła jednak do takiego rozbicia społecznego, pogubienia lekko ludzi, nie wiem, atomizacji społeczeństwa, które no w najnowszej historii Chin miało różne konsekwencje i trajektorie, bo mówimy o przemocy, ksenofobii, ale chyba przede wszystkim w ostatnich latach ten taki nihilizm został wypełniony przez konsumpcjonizm i miłość do pieniędzy. Dalej pieniądze... Uwarunkowywały hierarchię e, społeczną w Chinach, która utrudniała budowanie solidarności, bo to bogacenie się jest jednak egoistyczne, jakby na to nie patrzeć. I to już jest tak, koniec mojego przydługiego wywodu, bo. On ma tutaj związek z tym, o czym mówimy, czyli kwestii legitymacji władzy i tego, jak bogacenie się ludzi wpływa na ich, na ich odbiór państwa, bo obawiam się jednak, że dla Chin to będzie trudny test, bo z jednej strony bogacenie się i pieniądze bardzo mocno sprzęgnęły się z tym systemem politycznym w Chinach, a z drugiej mamy do czynienia z problemem budowania no, bardziej solidarnego społeczeństwa które, no moim zdaniem jest, to, to solidarne społeczeństwo jest konieczne do tego, żeby docenić te, te wysiłki sprawiające, że jednak no szersza chińska wspólnota tego, tego państwa osiąga progres jako zbiorowość, a to nie jest do końca chyba doceniane i rozumiane. I to też jest tak, tak interesujące właśnie, że intelektualiści w, w Chinach sięgają też po te dawne koncepty, jak, jak Tięsia, jak inny koncept e, shengmin, e, czyli takiego budowania oddolnego wspólnoty, niezależnie od państwa, które próbować jakoś tak harmonizować ten kraj. Jest, jest dostrzegalny deficyt w tym, w tym obszarze, czy to właśnie na, na szczeblach lokalnych zbiorowości, czy na poziomie państwa. Dostęp do Małopowiedziane Plus znajdziecie albo poprzez link umieszczony w opisie, albo możecie po prostu wyszukać Małopowiedziane Plus w aplikacji Spotify. Dobrze, więc to chyba tyle w naszym regularnym odcinku. Dalej będziemy kontynuować te dyskusje w Małopowiedziane Plus. Więc jeżeli chcielibyście dołączyć do słuchaczy Małopowiedziane Plus, to zapraszamy do wsparcia nas na patronite.pl ukośnik małopowiedziane. A tymczasem żegnamy się z wami z naszego regularnego odcinka. Z Hongkongu mówiła do was Weronika Truszczyńska. Z Szanghaju Nadia Urban. I Piotr Sochoń. Do usłyszenia.